Dzień dobry, dziewczyny kochane. Zauważyłam, że ostatnio Wam się podobał ten taki krótki vlog z różnymi klatkami, takim przeskakiwaniem i tak dalej, więc myślę, że ten vlog też będzie taki, a na początku chciałabym Wam pokazać buty, które ostatnio dorwałam w Mango i po prostu są przepiękne. Jeśli szukacie podobnych, to myślę, że to byłby dobry wybór, a wiecie, że ja uwielbiam buty. Buty to jest taki totalny dla mnie basic w szafie, wiecie, po prostu butami możemy zrobić całą stylizację i ja po prostu jestem, tak jak na przykład jest team torebki i team buty, to ja jestem zdecydowanie team buty. Jak widzę jakieś takie piękne, niestandardowe, to po prostu czasami mi się śnią po nocach i muszę mieć, wręcz powiedziałabym, że jestem kolekcjonerką, więc wszystkie takie niestandardowe buty, niezwykłe buty, tylko takie, wiecie, wow, to są buty, które są pewnie w mojej szafie. Myślę, że to byłby w ogóle temat na oddzielny odcinek. Pokazanie Wam wszystkich moich butów. Niektóre niestety już poszły też na sprzedaż, niektórych żałuję, że sprzedałam, wiecie jak to jest. Ale dobra, pokażę Wam te z Mango. Jeszcze nie miałam w ogóle na sobie, ale wiecie, mierzyłam. Jeszcze w ogóle mają metkę. Czekają. Może jutro sobie je ubiorę, będę robiła jakieś zdjęcia na Instagrama. Przepiękne buciki z kokardkami ze skóry, cudne są, w ogóle mają niski obcas, więc są bardzo wygodne, raczej dla wąskiej stopy. Czekajcie, jest tu cena? Nie ma, ale kosztowały mnie jakieś 200 coś złotych, bo miałam chyba jakiś rabat jeszcze w Mango. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają na stopie, ale naprawdę ja jestem zachwycona. Podobne buty były w H&M-ie. Ale te z H&M-u były bardzo niewygodne, miały mega wysoki obcas, źle się tutaj te kokardy trzymały w ogóle na stopie, więc one były chyba po prostu źle wyprofilowane. Może kojarzycie te buty z H&M-u, masakra. A te są naprawdę takie mięciutkie, tutaj mają taką poduszkę, więc myślę, że nawet byłaby to fajna opcja na jakieś wesele, jeżeli macie w tym roku wesele. Ja mam, ale na wesele już mam zupełnie inne buty, które są równie piękne. Nie byłabym sobą, gdybym nie dała Wam jakiejś polecajki pielęgnacyjnej. Także słuchajcie, jest taka marka, która nazywa się Fenome. Ja jej wcześniej nie znałam. Firma się ode mnie ostatnio odezwała, żeby właśnie wysłać mi jakieś produkty. Zgodziłam się na to, bo jest to firma, która prezentuje takie fajne wartości, naturalne kosmetyki, 100%. W ogóle nie używają za bardzo wody nawet do tych kosmetyków, a przynajmniej ona nie przeważa, tak jak na przykład, nie wiem, wyziali. I powiem Wam, że wzięłam sobie taki balsam z SPF-em 30, idealny po prostu teraz na ten okres letni, na wakacje i tak dalej. I powiem Wam, że ten balsam jest po prostu świetny. Jest w ogóle bardzo treściwy. Czekajcie, bo chyba jedną ręką tego nie otworzę, a może jednak. Dobra, chyba się uda. Po pierwsze jest bardzo duży. Tak jak widzicie, tutaj jest naprawdę spora pojemność, bo 200 ml, dlatego myślę, że opłaca się po prostu taki balsam kupić. Przepięknie pachnie i to jest taka w zasadzie maść. Wiadomo, kremy z SPF-em są ogólnie dosyć treściwe i ten też taki jest, ale naprawdę cudo to jest po prostu. Używam ostatnio bardzo często, szczególnie na nogi, zwłaszcza jak ostatnio się mega spaliłam. Także ja Wam polecam w ogóle sprawdzić tą markę. Kosmetyki są dosyć drogie moim zdaniem, ale jakby patrząc na jej skład, to myślę, że to jest naprawdę spoko. Nawet tutaj jest napisane, że są produkowane w Warszawie, w Polsce, także fajnie. Bardzo polecam. I tutaj mam jeszcze, słuchajcie, jedną rzecz, firmę, której też wcześniej nie znałam, została mi polecona przez mamę mojego chłopaka, czyli koreańska, przepraszam, marka Muldream. Tutaj mam akurat taki lekki krem z zieloną herbatą i powiem Wam, że jest naprawdę fajny. Jest właśnie taki, że jest leciutki, szybko się wchłania, idealny jest pod makijaż, ma dobry skład. Tutaj niestety Wam nic nie pokażę, bo to wszystko jest po koreańsku, więc polecam Wam po prostu zerknąć na
na ten krem w internecie, w ogóle na tą firmę, bo kosmetyki teraz poszły bardzo w górę. Może uda Wam się też znaleźć w jakiejś niższej cenie. I ja naprawdę jestem zachwycona tą marką i chętnie wypróbowałabym jakieś inne produkty. Jestem ciekawa, czy w ogóle którąś z tych marek znacie, Muldream i Fenome. Naprawdę obie marki zasługują na wypróbowanie, wytestowanie. No tutaj też w ogóle jest dosyć duży ten flakon, to jest 110 ml, także jest pompka, także fajnie i myślę, że na długo starczy. Czegoś mi takiego brakowało, bo z tej firmy Fenome również mam krem, ale jest tak samo treściwy jak ten balsam, więc raczej myślę, że to jest dobra opcja na noc albo na zimę na przykład. Na lato fajnie się sprawdza właśnie coś takiego, taka lżejsza emulsja. I polecam, polecam. Jestem właśnie w Pepco, zobaczcie jakie są piękne bazany tutaj. W sobotę. Właśnie jadę zrobić zdjęcia na Instagrama i to jest moja stylizacja na dzisiaj. Przepraszam za te kable z tymi klapkami z Manko. Przydałby mi się jeszcze jakiś pasek. Swoją drogą tą koszulkę kupiłam na Vinted ostatnio za 30 zł. Pamiętam jak ona była w nowej kolekcji Zary chyba w zeszłym roku i bardzo mi się podobała, ostatecznie nie kupiłam, więc fajnie, że udało mi się gdzieś tam na Vinted ją zdobyć za takie grosze. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Słuchajcie, pogoda jest przepiękna dzisiaj. Ja już po zdjęciach wracam właśnie do domu. W zasadzie już jestem pod domem. Dzisiaj do mnie przyjeżdża moja przyjaciółka, także mega się cieszę, bo pierwszy raz mogę jej pokazać swoje miasto rodzinne. Wiecie, jak to jest taka ekscytacja. Swoją drogą mam dzisiaj te okulary z Muscat, które pokazywałam Wam dwa filmy wstecz. Mega fajne są, szczególnie na takie pełne słońce. A efekty z zdjęć zobaczycie niedługo na Instagramie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia.